Upadek komunizmu otworzył przed mieszkańcami Europy Środkowej morze i oceany na całym świecie. I my, jako kraj, jako naród, trochę z tego skorzystaliśmy. Na przełomie lat 80. i 90. zrobiłem pierwszy taki ruch w stronę nowoczesności. Zbudowaliśmy z kolegami pierwszy jacht w kraju, który powstał całkowicie w 100% zrobiony z włókien węglowych. I na tym jachcie startowaliśmy pierwszy raz w regatach rangi Grand Prix. To są regaty na bardzo wysokim poziomie, w bardzo silnej stawce. Po Gemini przyszedł czas na MKKF. To był jacht, który po Gemini dokonywał dalej przełomu. Pierwsza łódka, którą zbudowaliśmy również z kolegami, jacht był całkowicie wykonany w 100% z włókien kewlarowych. Po raz pierwszy udało się zbudować pierwszy polski zespół zawodowy, regatowy, który startował w najważniejszych regatach europejskich i światowych. Startowaliśmy w takich regatach jak Killer Woche, jak Channel Race, jak Fastnet, regaty Admiral's Cup, w których poprzednio dwa zespoły polskie jeszcze w czasach komunizmu próbowały nawiązać walkę. Te regaty, w których braliśmy udział, to był też przełom, dlatego że w większości tych regat zwyciężaliśmy. Później przyszedł czas na starty na wielu kadłubowcach. Wystartowaliśmy w takim wyścigu, w takich regatach na powitanie do nowego wieku, regaty milenijne organizowane przez Francuzów na katamranie Warta Pofarma. Udało nam się na tych regatach opłynąć świat. W tym czasie równolegle startował również Karol Jabłoński, który startował na jachtach rywalizujących w słynnym Pucharze Ameryki. Karol jest, można powiedzieć, najbardziej utytułowanym polskim żeglarzem morskim. Co prawda w większości regat nie startował na polskich jachtach, ale jako Polak brał udział w najważniejszych imprezach światowych i tych imprezach wygrywał. W latach 2010 i 2011 Zbyszek Gutek-Gutkowski brał udział w regatach wokółziemskich, w samotnych etapowych regatach Velux Ocean Race, który zajął drugie miejsce. Przez blisko 3 dekady Polski wolnej na oceany wypływały też m.in. Anna Pajkowska, Tomasz Cichocki, Tomasz Lewandowski czy Szymon Kuczyński. Pojawił się również w sporcie olimpijskim. W 1996 roku Mateusz Kuczyrewicz zdobył na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie złoty medal w klasie fin i to już była rewolucja. 8 lat później w Atenach brązowy. W jego ślady poszli nasi zawodnicy w klasach windsurfingowych, Zofia Klepacka i Przemysław Jarczyński, którzy na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku zdobyli brązowe krążki w klasie RSX. Stocznie jachtowe z okresu Polski Ludowej w większości nie przetrwały transformacji. W ich miejscu powstały nowe zakłady. Nasz kraj się stał liczącym producentem sprzętu wodnego. W 2009 roku po raz pierwszy zorganizowana została Pomorska Gala Żeglarska i wręczono kosztowne żagle najlepszym żeglarzom i imprezom. Wydarzenie to odbywa się rokrocznie aż do dzisiaj. Obecna gala jest 10. Mam nadzieję, że najlepsze czasy są jednak przed nami. Silnych wiatrów.